Serdecznie, nazywam się Igor Farafanow. Mam nadzieję, że wszystko jest ok, wszystko działa poprawnie i nie będzie żadnego problemu i możemy sobie przystąpić do naszego dzisiejszego webinarium. Mam również nadzieję, że słychać się poprawnie. Jeżeli mnie nie słychać, zachęcam Was do dzielenia się, do informowania nas tutaj na czacie. Tak samo, jeżeli macie jakieś Państwo pytania w międzyczasie, też zapraszam do tego, żeby się tutaj udzielać. Tak naprawdę ilość osób, które tutaj mamy, jest według mnie wyjątkowa, bo to nam daje taką możliwość pewnej interakcji między mną a Państwem. Więc jeżeli w międzyczasie chcielibyście coś pogłębić, swoją wiedzę, tudzież coś dla Was jest ciekawego, wartego zainteresowania, to warto pisać, piszcie, bardzo chętnie odpowiemy, bardzo chętnie, czy Piotrek, czy ja, za chwilę również, być może kolega Mirek do nas dołączy, będziemy odpowiadać na wszystkie pytania, tudzież ja będę tutaj w eterze opowiadać i mówić co i jak. Więc tak, zaczynając od początku, spotykamy się na naszym webinarium, jest to pierwsze webinarium z cyklu UX-serii. Będziemy chcieli stworzyć więcej, trochę bardziej zaawansowanych też. To jest trochę tak, żeby przybliżyć Wam mniej więcej to, czego można dowiedzieć się o kliencie i to, co można sprawdzić na temat klienta, wykorzystując pewne badania online, pewne możliwości. Szczerze powiedziawszy, tworząc tą prezentację, sam zwróciłem uwagę, że wow, udało mi się w jakiś sposób wyciągnąć pewne ciekawe dane, które mogą się przydać. Nawet ja sam zainteresowaniem stwierdziłem, że ok, faktycznie to są ciekawe rzeczy, które mogą nam się fajnie przydać, które mogą w jakiś sposób wpłynąć na nasz biznes. I mam nadzieję, że to, co Wam tutaj pokażę, będzie ciekawe i że nie będzie mniej więcej żadnych, no w jakiś sposób Wam się przyda, no bo to jest jakby tak naprawdę pierwsza, najważniejsza rzecz. Więc zaczynając od początku chciałem Wam powiedzieć mniej więcej, wiadomo, słowem wstępu chciałbym pokazać, powiedzieć, co robimy, czym się zajmujemy i jak działa mniej więcej to, na czym my się opieramy u nas. To będzie dosłownie dwie minutki, mam nadzieję, że cierpliwość jakby będziecie cierpliwi. Zaczynając od początku, nazywam się Igor Farafanow, projektuję interfejsy i z tego mniej więcej wyrastam. Jestem projektantem już od dłuższego czasu. Realizowaliśmy małe lub większe projekty. Zazwyczaj ja w swoich projektach i w projektach realizowanych przez mój zespół wywodzę się jeszcze z tej starej szkoły, gdzie trochę jakby nasze decyzje projektowe były mocno determinowane własnymi przemyśleniami, własną intuicją. Oczywiście wiadomo, różni ludzie różnie postrzegają, różnie są empatyczni, natomiast to, co my wypuszczaliśmy na rynek, zazwyczaj opierało się po prostu na naszych pewnych przemyśleniach. Chyba pamiętam, słuchajcie, historię z jednej z firm, gdzie główny szef zespołu projektowego, to była jedna z czołowych polskich firm, zawsze mówił, że dlaczego tak chcecie to zrobić. On mówi, że dlatego, że jest zgodne z pewną żółtą księgą standardów. W momencie, kiedy już po latach ten człowiek odchodził z tej firmy, to się go zapytali, okej, słuchaj, tak cały czas, przez te wszystkie lata powoływałeś się na tą swoją żółtą księgę standardów, jeżeli mówimy o projektowaniu, jeżeli mówimy o budowaniu komunikacji czy relacji z klientem. Czy mógłbyś tak na odchodne nam faktycznie pokazać tą żółtą księgę? W tym momencie ten człowiek powiedział, tak naprawdę ja to zmyślałem i to było tylko i wyłącznie po to, żeby Was przekonać do moich pomysłów. To jest ciekawe, bo to w taki sposób działa, że często kiedyś, jak żeśmy podchodzili do tworzenia projektów, opieraliśmy się na naszym widzimisię. No, było to mniej lub bardziej zgodne. Ja muszę przyznać, że faktycznie naszymi działaniami zyskaliśmy miliony złotych dla naszych klientów, natomiast pewnymi błędami, które popełnialiśmy, właśnie ze względu na zły insight konsumencki, na to, w jaki sposób analizowaliśmy klientów, przez to traciliśmy jeszcze większe pieniądze. Więc to jest mniej więcej w paru słowach o moim doświadczeniu. To, co tutaj robimy, w tym momencie zajmuję się UX-serią, odpowiadam przede wszystkim za produkt UX-seria. Bardzo fajnie nam to idzie. To, co my zapewniamy, to są po prostu zdalne badania na użytkownikach. To są wszelkiego rodzaju badania, czy jakościówki, czy ilościówki dotyczące aspektów przede wszystkim marketingowych oraz aspektów związanych z usability, czy z użytecznością, user experience i tak dalej. Opieramy naszą działalność na, można powiedzieć, trzech filarach. Pierwszy filar to jest szybkie badania, które tworzy się całkowicie automatycznie, bez żadnej ingerencji, bez żadnej konieczności posiadania wiedzy eksperckiej na temat badań. Tu wszystko jest automatyczne, proces jest zautomatyzowany, dostajemy wyniki w ciągu 2 dni. Druga rzecz to jest platforma badawcza UX-seria, gdzie można samodzielnie przeprowadzać badania od utworzenia poprzez rekrutację i analizę wyników poprzez aż do raportu i pewnych wniosków. A trzecia rzecz to dedykowane projekty badawcze, gdzie pomagamy naszym klientom po prostu, którzy nie mają czasu na badanie, a mają pewne potrzeby badawcze, dostać taki insight konsumencki. To jest mniej więcej to, co w tym momencie mamy w przypadku naszych badań automatycznych, badań szybkich, które przeprowadzamy.
Juxeria jako web aplikacja daje 8 narzędzi badawczych, jak wspomniałem, od scenariuszowych, czyli nagrania użytkowników poruszających się po stronie, poprzez klikanie i komentowanie, czyli typowe dla reklamy, czy testy 5-sekundowe, które są dobre do badania kreacji, aż do card sortingów i testów drzewa nawigacji i tak dalej. Nagrywamy zachowania respondentów, wskazujemy, gdzie oni klikali i w jaki sposób klikali. Oczywiście ja Wam prześlę też tą prezentację po konferencji, po tym webinarium i też będziecie mogli zapoznać się mniej więcej z tym, co jest i jak to działa. No i plus więcej, zapewniamy szkolenia, przygotowujemy white label i tak dalej, i tak dalej. To już są pewne potrzeby, które my realizujemy. Tak naprawdę to, co my robimy, to trochę szyjemy to, co my jesteśmy w stanie zapewnić pod potrzeby klienta, bo to jest tak naprawdę, to nie jest tak, że jesteśmy sklepem, tu nie ma kasy fiskalnej po prostu. My przychodzimy do Was i razem rozmawiamy na temat tego, co Wy chcecie, co możemy Wam dla Was dać. I to tyle, tak mniej więcej słowem wprowadzenia i słowem w kilku słowach o tym, co robimy. Teraz może przejdźmy do sedna, czyli faktycznie po co my się tutaj spotkaliśmy. A spotkaliśmy się tutaj po to, żeby opowiedzieć o trzech tak naprawdę zagadnieniach. O zagadnieniach związanych z decyzją zakupową, dokładnie 5 sekund. O tym, co, czego potrzebują nasi klienci, jak wygląda ich zachowanie na stronie oraz to, jak skutecznie obronić swoje pomysły. To jest trochę bardziej pod klientów czy pod szefów. I teraz tak, pierwsze 5 sekund, które dzieli od sprzedaży. Czy wiecie, że nasz mózg działa w ten sposób, że w momencie, kiedy odbiera pewną informację, pół sekundy trwa przetworzenie pierwszej informacji, która przychodzi do użytkownika. Tak naprawdę, jeżeli sprawdzimy na przykład badania eye trackingowe, to wychodzi na to, że pierwsza taka głębsza fiksacja następuje w ciągu pierwszej pół sekundy, a 5 sekund, dlaczego mówi się testy 5-sekundowe? 5 sekund, tyle trwa zbudowanie pewnego wzorca zachowania, czyli mówiąc z perspektywy poznawczej, jest to wzorzec zachowania, w jaki sposób ja mam zachować się na to, co widzę, co mam kliknąć, gdzie mam najechać, czy mam zeskrolować stronę, czy mam wybrać coś w nawigacji, czy chcę pogłębić moją wiedzę. To jest pewna reakcja na to, co my zapewniamy. No i tak naprawdę można z tego wnioskować to, że w ciągu 5 sekund klient podejmie decyzję, czy chce kupić produkt na naszej stronie. Znalazłem, słuchajcie, Justin Palmer, to jest jeden z takich dość znanych marketerów, prowadzi bloga i on kiedyś opisał, on bardzo dużo siedzi na testach 5-sekundowych i on też bardzo dużo analizuje aspekty poznawcze w ciągu takiej pierwszej reakcji, pierwszego bodźca klienta z produktem. I on tak fajnie to opisał. On opisał w ten sposób, że oczywiście na tej prezentacji też, którą dostaniecie, będzie link do jego pełnego wpisu. On podzielił to naprawdę na każdą sekundę i opisał, co się dzieje w danej sekundzie. Czyli na przykład w pierwszej sekundzie pierwszy punkt styku wzroku z widzianą ekspozycją. Weryfikujemy, który element przyciąga najpierw uwagę. Czyli tak naprawdę po pierwszej sekundzie wiemy, który element jest pierwszy, na który użytkownik zwróci uwagę. Czy nasz klient zwróci uwagę. Dalej, sprawdzamy, jaka jest ogólna estetyka, czyli to jest tak naprawdę ten pierwszy moment, kiedy klient może powiedzieć, ok, ta strona mnie zupełnie nie zachęca, ta reklama jest zupełnie nie dla mnie, ja to zamykam jak najszybciej. Oczywiście nie mówię tutaj o kampaniach wirusowych, które często stawiają na pewną brzydotę wręcz, czy ekstrawagancję związaną z przekazem i komunikacją marketingową, natomiast w większości przypadków w tej pierwszej sekundzie pojawia się taka pewna identyfikacja, czy ok, czy to jest to, czego ja potrzebuję? I to właśnie mniej więcej jest naszą ogólną pierwszą weryfikacją. I niestety bardzo często w tej pierwszej sekundzie podejmujemy już decyzję, że ta firma, czy ta reklama, czy ta strona nie jest tym, z kim chcemy dalej rozmawiać. I to wtedy się staje po prostu ostatnią naszą sekundę. W drugiej sekundzie, po zobaczeniu naszej ekspozycji, użytkownik z kolei określa, co to jest. Czyli buduje sobie pewien związek przyczynowo-skutkowy związany z komunikacją, którą widzi, układa ją w całość, różne zbiory informacji, które dostaje i w ten sposób stwierdza, ok, spoko, jestem w stanie teraz powiedzieć, ta strona służy do tego, ta reklama promuje coś tam. W jego głowie buduje się taki mniej więcej tego typu poznawczy element. Natomiast co jest jeszcze bardzo ważne, to jest to, że znalazłem gdzieś w ogóle zestawienie, że 2,6 sekundy to średnia ilość czasu, jaka zajmuje wychwycenie obszaru ekspozycji, która robi na nas największe wrażenie. To jest fajne, że po 2 sekundach użytkownik potrafi określić, która część reklamy zwraca, tak naprawdę jest dla niego najbardziej uwiarygadniająca w tym kontekście. Czyli zbudowawszy już pewną definicję, a teraz mogę sobie powiedzieć, ok, spoko, to faktycznie do mnie przemawia, czyli na przykład czy to będzie twarz kobiety, czy to będzie call to action, czy to będzie cokolwiek innego tego typu.
W trzeciej sekundzie użytkownik z kolei bada trafność. To jest trochę tak, okej, faktycznie, czy ja w danym scenariuszu moim zachowania faktycznie dobrze trafiłem, czy to mi się przyda? Można to w ten sposób powiedzieć. Czy to mi się przyda w moim kontekście? Czyli ja jestem w ogóle, jest kilka teorii prowadzenia testów pięciosekundowych. Polegają one na tym, że niektórzy mówią, o słuchajcie, nie prowadzi się na przykład testów związanych ze stroną główną. To Jared Spool akurat to kiedyś o tym wspominał, jeden z większych znawców UX. On mówił coś takiego, że okej, nie powinno się badać testem pięciosekundowym stron głównych z tego względu, że odrywamy je od kontekstu. Użytkownik nie wie, dlaczego tu przyszedł, nie wie, kiedy tu przyszedł, nie wie, w jakim kontekście tu przyszedł, tylko prezentujemy stronę główną. Jeżeli na przykład mówimy o sklepie z butami na przykład, nie? I prezentujemy ten sklep i użytkownik ma określić w ciągu 5 sekund, do czego służy ten sklep i tak dalej, i czy jest mu potrzebny i czy do niego przemawia. Bez budowania pewnego kontekstu, czyli powiedzieć, ok, spoko, wyobraź sobie, że szukasz butów, pisałeś to Google i trafiłeś na tą stronę. Faktycznie bez powiedzenia tego użytkownikowi to trochę jest bez sensu, więc zawsze to należy w jakiś sposób korespondować z kontekstem użytkownika i w tym momencie, w trzeciej sekundzie użytkownicy analizują, ok, czy ja dobrze trafiłem, czy ta strona faktycznie daje mi to poczucie, że trafiłem na to, czego szukałem. I tak naprawdę, tak samo to można oczywiście mówić nie tylko o stronie, tylko o reklamie, czy na przykład zobaczyłem reklamę Pepsi, czy ja bym kupił to na przykład, czy ja bym kupił kolę, czy jestem spragniony, czy mówimy tutaj o spontanicznych reakcjach, które są, zazwyczaj mają też te czasy trochę krótsze. Inna sprawa, że na przykład mogę zobaczyć billboard IKEA, czy jakiejś innej firmy meblowej, też mogę w każdym momencie sprawdzić, jak to wygląda. Czwarta sekunda to jest śmieszna sekunda, to jest tak, że niektórzy unikają dojścia do czwartej sekundy, bo w czwartej sekundzie użytkownik rozpatruje, gdzie jest haczyk, czyli to jest ten moment, kiedy ta informacja trafia do receptorów mózgu, które odpowiadają za logiczne przyswajanie, za logiczne zachowanie i logiczną analizę sytuacji. W tym momencie użytkownik jest w stanie na przykład powiedzieć, ok, czy ta oferta nie jest w jakiś sposób dla mnie nieciekawa? Czy ja nie odrzucę czegoś z danej oferty? Czy ja nie odrzucę, czy są jakieś aspekty, które mi powiedzą, że na przykład o nie, tutaj nie wiem nic o dostawie, ja nie wiem, czy ja chcę to zrobić, na przykład. Czy o nie, tutaj musi być jakiś haczyk. Tak samo w czwartej sekundzie budujemy inne typy zaangażowania, na przykład to, że ok, ja chcę szukać okazji. Czyli ja w czwartej sekundzie tak naprawdę wyszukuję tego, co będzie dla mnie takim haczykiem do tego, żebym kupił ten produkt i w tym momencie też warto się uwiarygodnić, warto dodawać wszystko, to znaczy w tej sekundzie jakby, warto pokazywać użytkownikowi to, w jaki sposób uwiarygodniać informacje. Zwróćcie uwagę w ogóle, co my tutaj robimy, to pozwólcie, że jeszcze przejdę do końca. Piąta z kolei sekunda to jest akcja, czyli to jest faktycznie fizyczny respons, to jest ten czas, kiedy faktycznie użytkownik przetworzył już informacje i wszystko sobie już poukładał z tego produktu, teraz jest w stanie wykonać jakąś akcję. Mamy nadzieję, że tą akcją nie będzie zamknięcie strony, tylko tą akcją będzie na przykład skorzystanie z produktu, czy znalezienie batona do zamknięcia. Tutaj mówimy o całkowicie jakby w pełni kontrolowanych sytuacjach. Wiadomo, że jeżeli wspominamy o sytuacjach, gdzie na przykład mówimy o spontanicznych reakcjach, no to w tym momencie te czasy ulegają trochę skróceniu. Na przykład jeżeli ja zobaczę to player, no to w tym momencie nie muszę czekać. To nie jest tak, że po 5 sekundach dopiero zamknę. Zazwyczaj jest tak, że po 2-3 sekundach zamykam. Stąd też, no zaraz wam zresztą pokażę, jak to wygląda w przypadku wideo. I zwróćcie uwagę tak naprawdę, co zbudowaliśmy. Wyobraźcie sobie, na pewno nieraz widzieliście, jak wyglądają hitmapy eye trackingowe, czyli takie mapy cieplne, tego w jaki sposób użytkownicy po kolei patrzą na stronę. Jesteśmy też w stanie wyczuć, ok, w którym momencie trafiają na odpowiednie serie komunikacyjne na naszej stronie. A na podstawie tego, co nam pokazuje teoria Justina Palmera, jesteśmy w stanie sobie określić, ok, które w danym momencie, na linii czasu, które w danym momencie aspekty są dla użytkownika ważne, co trzeba udowodnić, w jaki sposób trzeba sprzedać swój produkt. I na tej podstawie jesteśmy w stanie faktycznie manipulować tak seriami danych, które prezentujemy na naszej reklamie, czy na stronie internetowej, czy na gdziekolwiek indziej, aby, znaczy manipulować, to mocne słowo, bardziej po prostu dostosowywać te aspekty, aby faktycznie one wywołały daną reakcję użytkownika. Czyli na przykład powiemy, ok, spoko, nasze główne call to action, które powinno być na stronie, powinno być faktycznie zauważone w tym momencie. Zanim to zrobimy, trzeba upewnić się, że użytkownik dowie się, że będzie jakiś haczyk. Wcześniej jeszcze musi dowiedzieć, że jesteśmy potwierdzeni, że jesteśmy wiarygodni itd., itd. I w tym momencie jesteśmy w stanie na podstawie takich pierwszych siatek już faktycznie wykorzystać to.
No i co jest jeszcze ważne, to jest jedna rzecz komunikacyjna, to jest to, że nasza pamięć krótkotrwała nie jest w stanie przetworzyć więcej niż 8 elementów na raz. Czyli jeżeli wchodzi 9, no już wtedy nie pamiętamy po prostu pierwszego. Mamy, nasza pamięć krótkotrwała umożliwia nam percepcję tylko 8 elementów jednocześnie. I teraz tak, jak na przykład można wykorzystać to? Jeżeli mówimy o takich typowych aspektach poznawczych i faktycznie mówimy o tym, jak ludzie posługują się naszą na przykład stroną. Podam Wam przykład slajdera. A dokładnie dwóch slajderów. Jeden jest umieszczony na Ceneo, drugi jest umieszczony na eBayu. Jeżeli chcemy, aby użytkownik, mamy na przykład slajder, oj, czekajcie, bo ja tutaj utraciłem połączenie. Coś mnie zerwało z połączenia. Przepraszam, mam nadzieję, że zaraz mi się uda przywrócić. Ok, jest. Dobra. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie ok. Mówiąc o slajderze na przykład, możemy powiedzieć, ok, na głównym elemencie na stronie mamy pewną ekspozycję i ona prezentuje nam kilka rotujących elementów, czyli na przykład nasze oferty, prawda? Co my dajemy. I ok, w jaki sposób to powinno działać, z jaką szybkością one powinny się zmieniać i powinny się rotować. Czekajcie sekundkę. I teraz tak, jeżeli my stwierdzimy, chcemy, żeby zbudować przez kolejne rotujące elementy, chcemy pokazać użytkownikowi, jakie mamy fajne produkty, czyli pokazujemy topowe nasze oferty, czy pokazujemy na przykład jesienna wyprzedaż, no wiosenna teraz, letnia wyprzedaż, możemy pokazać, to jest jeden slajd, drugi slajd to jest coś innego, jeszcze coś innego, to w tym momencie czas rotacji, czas, który jest przewidziany na to, żeby użytkownik dokonał pewnej interakcji, powinien wynosić powyżej około 5 sekund, 4 do 6 sekund mniej więcej, prawda? I w tym taki sposób na przykład robi to Ceneo. Zwróćcie uwagę, że tam jest wręcz trochę jeszcze wolniej, bo tam jest do 6 sekund to jest zwiększone, jeżeli byście weszli tam, zobaczycie ten główny slider. Z tego względu, żeby użytkownik wiedział faktycznie, zdążył zapoznać się z tą reklamą, zdążył zinterpretować i powiedzieć, ok, ja jestem zainteresowany i zdążył faktycznie kupić to. Co ciekawe, czekajcie, bo sekundkę, pozwolę sobie tylko pójść do organizatora, bo tutaj faktycznie straciłem połączenie. A, okej, dobra, teraz mi się może uda to połączyć. Natomiast w przypadku, gdy mówimy o eBayu, to tam z kolei ten czas wynosi 4 sekundy. Dlaczego? Z bardzo prostego względu. Oni chcieli po prostu pokazać więcej. Kontekst użytkownika na stronie głównej eBaya jest na tyle rozproszony, że oni po prostu trafiają. To jest takie strzały, czy my na pewno dobrze trafimy w danej sytuacji. Czekajcie, jeszcze sobie muszę administratora dostać. Okej, dobra, jest. Udało się. Dobra, czyli to są to. Top brand, huge savings, prawda? Na tyle kontekst jest rozproszony, że oni muszą po prostu trafić, czy to użytkownika zainteresuje, czy nie. I tak naprawdę oni skracają ten czas do 3-4 sekund. Z tego względu, że nawet jeżeli użytkownik nie zdąży zareagować, że ok, no to wtedy po prostu przewinie. W tym momencie ma strzałki, które pozwalają przewinąć. I tak mniej więcej to wygląda w kontekście wykorzystania tego w codzienności, na przykład właśnie układając takiego slajdera. Troszkę inaczej pokazuje to na przykład YouTube. To jest trochę tak, że filmiki, zwróćcie uwagę, że filmiki, które są zaprezentowane przed uruchomieniem filmu w YouTubie, czyli te reklamy, które się pojawiają, gdzie poczekaj 3 sekundy, żeby faktycznie skasować tą reklamę, są robione w ten sposób, żeby największy jakby aspekt perswazyjny reklamy nastąpił dosłownie w trzeciej sekundzie, a kurczę, znowu coś jest nie tak, nastąpił nie dalej niż w trzeciej sekundzie od momentu, kiedy reklama ruszyła. I w tym momencie, jakbyście faktycznie przeanalizowali te filmy, te reklamy, które Wam się wyświetlają na YouTubie, zwrócicie uwagę, że w trzeciej sekundzie, druga, trzecia sekunda, to jest coś, gdzie się dzieje przełom w reklamie, gdzie jest największy haczyk, który ma zainteresować człowieka, żeby on przypadkiem nie zamknął tej reklamy. Bo to jest ten moment na spontaniczną reakcję fizyczną, że ja faktycznie najeżdżam i klikam, żeby zamknąć i w tym momencie my to wykorzystujemy do tego, żeby to sprytnie uniknąć. Pozwolicie sekundkę tylko, że jedną rzecz zaraz robię. Sekundkę, za chwilę wracam.
Oczywiście mamy nowy rekwizyt w postaci... A, no dobra, rozłączyło mi się. Chwilę, czy ja powinienem kliknąć start, czy nie? Okej, spróbuję kliknąć start. Mam nadzieję, że nic nie zepsuję. Ojoj, nie, dobra, odmów, nie, stop. Okej. Dobra, czyli rozumiem, że mnie słychać i wszystko jest okej, wracamy w eter, że tak powiem. Użyję staromowy, słuchajcie. więc dobra, na czym skończyliśmy? Na slajderach YouTube'owych i na filmikach wideo na YouTubie i na slajderach, więc bardzo fajnie. Natomiast wracając do naszych 5-sekundowych. Okej, to tak, wyobraźmy sobie coś takiego, że bierzemy naszego laptopa, czy bierzemy komputer, czy bierzemy kartkę wydrukowaną z naszą reklamą i idziemy do biura i po naszym biurze się przejść. Podchodzimy do osób zupełnie przypadkowo spotkanych. Najważniejsze jest to, żeby to nie były osoby, które znają nasz biznes, tylko to są osoby, które są po prostu gdzieś tam z korytarza złapane. To się nazywa zresztą testy korytarzowe. W tym momencie pokazujemy mu tą ekspozycję na 5 sekund. Czego my możemy się dowiedzieć tak naprawdę? Przede wszystkim poznajemy pierwszą reakcję spontaniczną użytkownika po zobaczeniu strony. Bardzo często zdarza się tak, i to bardzo wiele osób, które korzysta z testów 5-sekundowych, też powie nam o tym. Bardzo często się zdarza tak, że człowiek powie, kurczę, 5 sekund, ja nie zdążyłem nic zauważyć. Teraz pytanie, czy to jest dobre? Czy fakt tego, że użytkownik po 5 sekundach powie, że kurczę, ja nadal nie wiem, o co chodzi na tej stronie. Nadal nie wiem, co mam zrobić na tej stronie. Pytanie, czy to jest dobre? Czy wskazanie tego, że miałem za krótko czasu, żeby dowiedzieć się, o co chodzi na tej stronie, jest dla nas wskaźnikiem jakiegoś sukcesu? Bo mi się wydaje, że nie, no bo w tym momencie, okej, jeżeli ma użytkownik podjąć przez 5 sekund jakąś decyzję, zaraz wam pokażę też parę fajnych statystyk, no to w tym momencie on w żaden sposób nie wie, co się stało dotychczas. Więc bardzo ważne jest to, żeby użytkownik po prostu, po pierwsze, wiedział, jakie jest jego pierwsze przemyślenie, co może zrobić na tej stronie, do czego ona służy, weryfikują też, co, z czym się kojarzy. Co nam to daje? Daje to nam tak naprawdę pełen obraz tego, jaka jest spontaniczna reakcja użytkownika. Co możemy weryfikować? Już na każdym poziomie, zaczynając od tego, że można badać makietę, można zaprezentować makietę i powiedzieć, ok, czy ty wiesz, o co tutaj chodzi, czy ty rozumiesz tą stronę, czy ty wiesz, co ty na niej zrobisz? Możemy badać layouty stron, czyli nie musimy jeszcze wcale mieć gotowego serwisu, nie musimy mieć gotowej kreacji, możemy mieć po prostu koncept kreacyjny. Ktoś do nas przyjdzie i mówi, słuchajcie, mamy taki key visual na przykład. I w tym momencie my chcemy zweryfikować, czy to będzie chwytało, czy to będzie przemawiać do ludzi. I oczywiście najlepiej, najbardziej efektywnie, a przede wszystkim najszybciej, zrobimy to testami 5-sekundowymi, no bo one nam faktycznie weryfikują, ok, tak, to szybko użytkownik rozumie, o co tutaj chodzi. Tak, użytkownik rozumie przekaz. Zwróćcie uwagę, była ta reklama butów Bartek z osobami w ciąży, które wchodzą do autobusu i to było, że jakoś, że buty Bartek ciebie na tyle zaabsorbują, że zajdziesz w ciążę. W ogóle była jakaś niezrozumiana kampania. Oni w sumie mieli jakiś fajny przekaz z tym, natomiast skończyło się na tym, że ok, zaprezentowali kampanię, która w żaden sposób nie informuje, nie prezentuje całego ich przekazu, tylko po prostu w ogólny sposób nawiązuje do pewnej idei, którą oni chcieli stworzyć. Ludzie zupełnie tego tak nie interpretowali, więc testy 5-sekundowe w tym momencie pewnie by im pomogły, a kosztowałyby bardzo niedużo pieniędzy, bo to nie są drogie typy badań. Właśnie, przede wszystkim, słuchajcie, jedna ważna rzecz. Nie chcę rozmawiać dzisiaj o rzeczach, na które nas nie stać. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli coś, o czymś mówimy, to musi to być realizowalne, nie musimy mieć wielkich budżetów na to i musi to być przede wszystkim efektywne w kontekście naszego biznesu, więc wszystko, o czym będę mówić, rozpatrujcie właśnie przez pryzmat tych rzeczy. Nie są to rzeczy, które są drogie. Od razu wam mówię, jeżeli ktoś wam powie, że to będzie drogo kosztowało, to znaczy, że chce po prostu z was ściągnąć kasę i tyle. Teraz tak, faktycznie, no jakie pytania zadać? To oczywiście dostaniecie tą prezentację, więc możecie sobie spisać. Tak naprawdę ile jest osób, ile jest badaczy, ile się czyta różnych publikacji, tyle jest różnych typów pytań, które można zadać. Oczywiście wiadomo, że po pierwszej reakcji nie ma co się pytać o zaawansowane sposoby, czyli o zaawansowane pytania, czyli na przykład w którym miejscu byś szukał oferty na temat przewozów regionalnych, nie wiem, na przykład gdybyś się chciał dostać z tego do tego miasta. No bo w ciągu 5 sekund użytkownik nie zrozumie, nie buduje aż tak pełnych, logicznych algorytmów u siebie w głowie i nie przegląda całej strony, na przykład całej reklamy. Użytkownik odpowiada tylko i wyłącznie na pierwsze swoje spostrzeżenia, czyli co się rzuciło w oczy, co zwróciło uwagę, z czym ci się kojarzy. Ja uwielbiam, słuchajcie, po filmie wideo zadawać pytanie, z czym ci się kojarzy ten film, z czym ci się kojarzy ta reklama. Z tego względu, że później wychodzą strasznie fajne w ogóle smaczki. Ludzie odpowiadają, że na przykład sektą. Tak, o kurde, sektą, dobra.
Niektórzy oczywiście mówią tylko i wyłącznie o tym, że pozytywne, że bardzo profesjonalne i tak dalej, więc to wiadomo, że zawsze buduje w jakiś sposób wiarygodność. Kwestia tego po prostu odniesienia do pewnych wskaźników wtedy i czy odniesienia po prostu do pewnych wniosków, które chcemy z tego wyciągnąć i jak to będzie wyglądać. Więc to jest też to, jest to, co ważne, ja mówiłem o tym wcześniej, to jest ta słynna rozmowa Jareda Spoola, który mówi o tym, że słuchajcie, no tak naprawdę fajnie, że to robimy, ale my to odrywamy od rzeczywistości. No gdzie jest kontekst? Ja chcę mieć kontekst, ja chcę wiedzieć, dlaczego ta osoba weszła, co ona chce na tej stronie znaleźć i dopiero wtedy chcę badać testami 5-sekundowymi. Tak, ja się zgadzam z tym w 100%, natomiast nie zgadzam się z Jaredem Spoolem, że nie można badać stron głównych. Uważam, że da się, tylko pod warunkiem, że to samo badanie będzie na przykład poprzedzone pewnym wyjaśnieniem kontekstu, czy pewnym zobrazowaniem. Na przykład możemy pokazać najpierw ankietę użytkownikowi i zapytać, ok, wyobraź sobie, że szukasz telewizora, no i tak mniej więcej w sumie miałbyś na to 3000 zł i chciałbyś sobie kupić na przykład telewizor LED-owy, tam, jak największy na przykład. Nie interesuje Ciebie raczej dobra marka, powiedzmy. No to w tym momencie możemy zadać, jak byś szukał tego telewizora, gdzie byś szukał, co byś wpisał. Gdzie byś rozpoczął, czy na przykład ciekawe, czy by rozpoczął od Google, czy by rozpoczął od Ceneo na przykład, albo Knockoutu swoje poszukiwania. Co byś pisał? I w tym momencie użytkownik odpowiadając już na tych kilka pytań, on sobie buduje pewien sposób zachowania, pewien wzór zachowania, którym będzie się posługiwać. Więc jeżeli po takim zadaniu poprosimy użytkowników o to, żeby faktycznie zobaczył tą stronę, no to w tym momencie on zupełnie inaczej będzie ją rozpatrywać. On nie będzie rozpatrywać obiektywnie, tylko subiektywnie w kontekście tego, co w danym momencie robi. No ale właśnie, badania 5-sekundowe to jest nie wszystko. To jest też bardzo ważna rzecz. Często ludzie mówią, dobra, super, no to fajnie, zrobiliśmy to badanie i tyle. Okej, okay, no wiemy, jak zrobić ekspozycję. To jest bardzo fajne do operacyjnego weryfikowania swoich pomysłów. To jest bardzo fajne do robienia szybkich testów AB, gdzie mamy 3 kreacje, 3 linie kreacyjne i chcielibyśmy faktycznie zweryfikować, jak one chodzą, która z nich będzie najbardziej skuteczna, która z nich będzie miała największą konwersję, ale przede wszystkim dlaczego, bo to jest trochę tak, że zaraz o tym jeszcze porozmawiamy. I w tym momencie, okej, okay, mamy testy 5-sekundowe, lecz należy je dopełnić. Bo bez tego wiemy tylko jakąś jedną, poznajemy jakąś jedną składową. I tutaj właśnie chciałbym przejść do tego naszego drugiego tematu. To jest insight konsumencki, co jest tak bardzo mocno nazwane. A tak naprawdę chodzi mi tylko i wyłącznie o to, żeby chodzi o to, żebyśmy po prostu tylko i wyłącznie zadali kilka pytań użytkownikowi, czy w jakiś sposób behawioralnie chociażby stwierdzili na temat tego, jakie są jego motywacje, co dla niego jest ważne, jak on odbiera produkt, czy jak on odbiera pewne aspekty, rzeczy, które widzi na ekranie. I za chwilkę do tego przejdziemy, tylko jeszcze za sekundkę dodam. Sekundkę. Tak, już jest, już mam możliwość zmiany slajdów. Come on. Dobra, oczywiście jak zawsze technologia jest prawie niezastąpiona. Jest, super, dobra. Właśnie, słuchajcie, ja kiedyś pamiętam, nie jestem fanboyem Jobsa, ani Mac, ani Apple, ani nic takiego. To, że tutaj jest jabłuszko akurat, no to jest jakiś tam przypadek. No. Natomiast uważam jedną rzecz, jedno z głównych haseł przewodnich, o których mówił Jobs, to jest jedna z głównych cech jego osoby, które według mnie są bardzo fajne, to jest to, że faktycznie on wychodził nie z biznesu czy z technologii, tylko wychodzi od klientów i od ich potrzeb. Tak naprawdę od tego on zaczynał weryfikację tego, co on ma robić dalej w swoim biznesie. Chciałbym Wam na początku zaprezentować kilka danych po prostu o naszych klientach. To jest to, że na przykład 50% ją opuści, jeżeli nie załaduje się w ciągu 3 sekund. Wyobraźcie sobie, że ruszacie z dużą kampanią i strona Wam się ładuje dłużej niż 5 sekund, bo na przykład nie sprawdziliście, są jakieś takie narzędzia do pomiarów load balancer czy coś takiego, to znaczy tak, jakieś narzędzia technologiczne, które służą do pomiaru tego, jaką przepustowość jest w stanie nasza strona przemielić jednocześnie. I faktycznie dużo osób wejdzie i część osób się nie załaduje w ciągu 3 sekund. 50% z tych osób opuści stronę. Czyli jeżeli wypłacicie kampanię w jakimś rozliczeniu, czy CPM-owym, czy CPLC, czy jakkolwiek inaczej i 50% osób opuści stronę w przedbiegach, no to w tym momencie, wow, ile kasy my tracimy, słuchajcie. 80% z nich już nigdy nie wróci.
To jest ciekawe. Wracając do e-commerce'u, 90% osób uważa, że zdjęcie produktu ma decydujący wpływ na jego zakup. Co jest ciekawe, nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o e-commerce'ie. Nie mówię tutaj o sklepie i nie mówię tutaj o tym, że kupujemy sobie dżinsy, więc faktycznie chcemy zobaczyć te dżinsy. Jeżeli sprzedajemy jakikolwiek produkt, w jakikolwiek sposób zwizualizowanie go, uplastycznienie go zwiększa znacznie jego wiarygodność. Jeżeli na przykład sprzedajemy badania, tak jak my, i nie pokażemy użytkownikowi raportu, to w tym momencie nie jesteśmy, który on tak naprawdę dostaje, czyli nie pokazujemy tego uplastycznienia, to tak naprawdę on nie wie, jak wygląda ten produkt, nie musi wiedzieć tego. Więc 90% osób uważa, że zdjęcie ma kluczowy wpływ na decyzję o zakupie, a co by było, jakby to rozwinąć do właśnie tezy, która mówi, 90% uważa, że uplastycznienie i zwizualizowanie produktu ma wpływ na to, czy go kupimy. Ja bym był trochę za tym, bo tak naprawdę, jeżeli ja cokolwiek kupuję, nawet niech to będzie usługa B2B, niech to będzie, nie wiem, czy usługa SaaS-owa, czy coś tam, zawsze najważniejsze jest to, żeby uplastycznić produkt, żeby zaprezentować, w jaki sposób on będzie wyglądać, co ja dostaję. 90 sekund użytkownikowi, mówimy tutaj głównie w kontekście B2C, wiadomo, że B2B trochę jakby ma inne zasady, o tym też pewnie wspomnę. 90 sekund zajmuje podjęcie wstępnej decyzji zakupowej, czyli to, że my twierdzimy sobie, ok, spoko, ja chcę to zrozumieć. Czyli tak naprawdę, jeżeli na przykład nasza strona, bo wiadomo, każda strona musi opowiadać historię, jeżeli nasza strona opowiada historię, która mówi o korzyściach ze współpracy, o jakich usługach mamy i tak dalej, zidentyfikowanie i odpowiedź na wszystkie główne pytania, które też możemy sprawdzić, jakie są pytania, które użytkownikom się nasuwają, zidentyfikowanie tych rzeczy i wrzucenie ich w taki sposób, żeby użytkownik w ciągu 90 sekund je znalazł, musi być końcowym produktem, czyli po 90 sekundach on faktycznie musi mieć pod ręką opcję kup teraz, żeby mógł zakupić produkt i żeby mógł z niego skorzystać. I to jest ciekawe, to nieraz spotykałem się z ludźmi, którzy mówią, ok, ja chcę mieć więcej informacji o stronie, bo ja mam więcej opinii, ja bym chciał jeszcze i to, i to, i to, i chciałbym, żeby to wszystko naraz było widoczne. A tak naprawdę bardzo często się po prostu redukuje te rzeczy, bo jeżeli w ciągu 90 sekund ja nie zdecyduję, że kupię ten produkt, to jest bardzo duża wiarygodność, że ja nie zdecyduję, że kupię ten produkt, po prostu. Wtedy jest taki pierwsze spontaniczne, znaczy nie tyle spontaniczne, można powiedzieć połowicznie spontaniczne, wtedy jest pierwsza reakcja na to, że okej, ja jestem w stanie gotów wydać kasę na ten produkt. Tutaj jest jeszcze dodatkowa informacja na temat referencji, tego, w jaki sposób ludzie postrzegają recenzję produktu. W kontekście B2B to się odnosi do referencji i do pewnych na przykład testimoniali chociażby, czy listy klientów, pewnego uwiarygodnienia tego produktu. Bo tutaj, tak jak mówię, nie chcę podchodzić do statystyk tylko i wyłącznie z punktu widzenia metrycznego, tylko chciałbym podejść do nich bardziej z punktu widzenia behawioralnego, czyli nie rozpatruję tych liczb w kontekście tego, ok, to jest informacja, to jest informacja, to jest informacja, tylko bardziej w kontekście tego, co to może oznaczać w naszym procesie myślowym, procesie podejmowania decyzji. Czyli na przykład to można wywnioskować, że 85% osób, które chce kupić produkt, uważa, że referencje i potwierdzenie jego wiarygodności wśród innych klientów ma dla nich znaczenie. 67% z nich potrzebuje 6 lub mniej referencji do tego, żeby podjąć decyzję zakupową. 67% osób, które dodało produkt do koszyka na przykład, nie kupi go. To jest też ciekawa rzecz. I to często do nas przychodzą ludzie, którzy mówią, słuchajcie, chłopaki, my mamy te produkty, ludzie nie mają problemu z tym, żeby dodać do koszyka, ale nie finalizują transakcji. Dlaczego? 44%. To są akurat częściowo wyniki badań polskich, czyli na przykład te komercyjne, częściowo też zagranicznych, na które trafiłem. Wiadomo, że te liczby fluktuują, tutaj bardziej trzeba mówić o pewnych zakresach. Więc 44% określa jako przyczynę, jako powód wysokie koszty przesyłki. Nie jestem jeszcze gotowy do zakupu. Zobaczcie, 41% osób jeszcze nie czuje się do końca przekonany. Pomimo tego, że podjęło wstępną decyzję zakupową i dodało ten produkt, to jeszcze nie jest przekonanym. A ostatnio mieliśmy jednego klienta, który mówił, ok, słuchajcie, mamy problem porzucenia koszyków. No to w tym momencie akurat oni sprzedawali specjalistyczny sprzęt, który wymagał konfiguracji. Nie była to super profesjonalna konfiguracja, ale była to konfiguracja. Doradziliśmy, żeby to, co oni mają zrobić, to po prostu ok, to ludzie, którzy coś już sobie skonfigurują, jeszcze nie są pewni, czy na pewno dobrze skonfigurowali to. Nie mają wiedzy, nie mają zdolności itd., itd. Oni konfigurują VC-WYG, tak zwany, czyli what you see is what you get, ale oni jeszcze nie mają pewności, więc na przykład warto tam dodać link do tego, że jeszcze skonsultuj z konsultantem, on potwierdzi, że podjąłeś dobrą decyzję, na przykład.
i tak dalej. 27 osób mówi, że chce się rozglądać. Słuchajcie, 41 i 27, wiadomo, że są to wartości, które częściowo się pokrywają ze sobą, bo użytkownicy odpowiadali tutaj, mogli odpowiedzieć na wiele, wiele dać odpowiedzi na jedno pytanie, natomiast wiadomo jest, że jakieś około 50% po prostu jeszcze nie jest przekonanych do tego, żeby kupić produkt. Ale co ciekawe, słuchajcie, to bardzo się cieszę, że trafiłem, bo to jest jedna z takich, czasami trafia się na statystyki pewne, które są czymś więcej niż się spodziewaliśmy i na przykład ja bardzo byłem zaskoczony tą statystyką, że 75% osób, które porzuciły koszyk, jeżeli ich złapiemy kampaniami remarketingowymi i dobrze wyretargetujemy ich, oczywiście tutaj nie ma mowy o po prostu wizerunkowym retargetingu, musi być produktowy, musi być behawioralny, musi być nastawiony na ten produkt, który on dodał wcześniej do koszyka, czyli na przykład, czy może jednak byś chciała kupić te produkty, które dodałaś do koszyka na przykład. 75% osób mają intencję zakupową przez kolejne 3,5 godziny, jak porzucą koszyk. Ja to kiedyś zwróciłem uwagę u swojej żony, która w pewnym momencie była na jednym ze sklepów z ubraniami internetowych i w pewnym momencie mi powiedziała, słuchaj, takie fajne sukienki sobie znalazłam, po prostu w sam raz będą na lato. Mówię, ale ty co, kupiłaś je? Ona mówi, nie kupiłem, ja tylko dodałam je do koszyka. I było tak, że ona przez 3 godziny, faktycznie, nie liczyłem tego zegarkiem w ręku, ale przez jakieś 2-3 godziny, ona jeszcze cały czas biła się z myślami, może jednak wrócę na ten sklep i może jednak faktycznie sfinalizuję tą transakcję. Jakby ona została dodatkowo zachęcona, wtedy akurat była zachęcona przeze mnie, żeby wróciła na ten sklep. Oczywiście nie wróciła, bo ona powiedziała, że woli promocję i tak dalej. Ale to zupełnie inna sprawa. No właśnie. A jeżeli by została zachęcona przez ten sklep, na przykład, jeżeli kupisz to w ciągu najbliższych 2 godzin, widzimy, że porzuciłaś koszyk. Jeżeli kupisz ten produkt w ciągu najbliższych 2 godzin, dostaniesz od nas na przykład upominek jakiś, albo dostaniesz od nas na przykład 10% zniżki. To jest bardzo ciekawa rzecz, żeby faktycznie spróbować coś takiego zrobić. No i właśnie to jest tak, no pokazałem Wam przed chwilą trochę cyferek, ale pytanie, no, okej, czy one się pokrywają z Waszymi doświadczeniami, czy one mają faktycznie u Was uzasadnienie, jak to wygląda u Was? Bardzo fajnie, jakby się tutaj zawiązała jakaś dyskusja, to wtedy byśmy sobie też porozmawiali i byśmy sobie w jakiś sposób spróbowałbym Wam też pomóc i wskazać na przykładzie konkretnych sklepów chociażby, ale to wiadomo, że to być może nam się uda zrobić. Natomiast teraz tak, pytanie. Jak my to mierzymy? Oczywiście możemy to mierzyć Analyticsem i to jest super narzędzie. Ja z tego korzystam praktycznie na co dzień. Badamy strony Uxery i wszystko badamy Analyticsem. Możemy użyć dodatkowych narzędzi analitycznych, jak na przykład nagrywanie ekranów, jak Mouseflow czy Clicktail, czy to są różne narzędzia, które służą do tego, żeby nagrywać zachowania użytkowników na swojej stronie i później oglądać te nagrania. Tak naprawdę, jeżeli mówimy o systemach na przykład do mailingów i w ogóle wysyłaniu mailingów, no to wiadomo, mamy Freshmail, mamy mnóstwo fajnych narzędzi. Freshmail zapewnia, czy inne narzędzia zapewniają niesamowity po prostu ilość informacji na temat tego, kto wchodzi, kto porzuca i tak dalej, i tak dalej. Możemy mierzyć konwersję. I to jest super, tylko że pytanie, czy my wiemy dlaczego? Czy nam statystyki mówią, co jest powodem tego, że ludzie opuszczają ten koszyk? Co jest w naszym przypadku faktycznie naszą bolączką? Bo okej, rozumiem, że my możemy sobie stwierdzić, że według badań wychodzi, że 44% osób porzuca naszą stronę, bo mamy zbyt wysokie koszty przesyłki. Ale halo, mamy rynkowe koszty przesyłki. Możemy powiedzieć, okej, dobra, możemy powiedzieć, że 41% nie jest jeszcze gotowych do zakupu. No i co my wtedy zrobimy? Tak naprawdę nic tam nie mówi, ale dlaczego nie są gotowi? Dlaczego nie są przekonani? Co możemy zrobić, żeby im pomóc? Pamiętajmy, to co my budujemy, bo nie budujemy systemów. To nie jest tak, że my budujemy jakiś logiczny zbiór całości, w którym użytkownik ma chodzić i ma robić to, co my im mówimy. Koncentracja użytkownika nie jest zgodna z tym, że my chcemy, żeby użytkownik zrealizował jakiś cel na naszej stronie. My budujemy pewną formę komunikacji. My budujemy dialog, czy naszą reklamą, czy naszą stroną, dialog z klientem, który ma doprowadzić do tego, że on zrealizuje swój cel, wykorzystując to, co my mu dajemy. To nigdy nie chodzi o to, że on ma kupić na naszej stronie. On ma zrealizować swój cel. I naszym zadaniem jest uprzyjemnienie mu tego. Jeżeli my stwierdzimy, ok, i teraz tak, my możemy powiedzieć, naszym celem jest sprzedaż naszych produktów, jego celem jest zakupienie produktów, którymi się interesuje. Dostajemy go na przykład z akcji SEM-owej, czy z akcji facebookowej i tak dalej, czy z mailingu, z oferty specjalnej. I w tym momencie mamy cały taki ciąg, gdzie on wchodzi na stronę i ma poszczególne touchpointy z naszym produktem, prawda? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, ok, czy my wiemy,
co dodatkowo możemy zrobić, żeby usprawnić jego komunikację. Mamy niby działający sklep, jest tam koszyk, jest możliwość zamawiania, jest możliwość płatności online, mamy mailing, który przychodzi, w mailingu jest, mailing jest częściowo personalizowany, bo na przykład wykorzystuje jego imię albo coś. Mamy ofertę specjalną, która powinna go zachęcić, a mimo to użytkownik w pewnym momencie porzuca koszyk. Dlaczego on to robi? W jaki sposób możemy mu usprawnić to? I w tym momencie tylko i wyłącznie otrzymujemy to nagraniami. I w tym momencie analizą tego, jak on to robi. Jak to wyglądało kiedyś? Słuchajcie, w 80-tych latach była jedna pani, no kurczę, nie przygotowałam sobie, nie, tutaj muszę was przeprosić, nie przygotowałem się wystarczająco dobrze. W 80-tych latach jedna z pań dostała informację, kurczę, ja nawet zapomniałem, jak się nazywa ta profesor. Została poproszona o to, żeby sprawdzić, jakie problemy ludzie mają z kopiarkami Xeroxa. I ona faktycznie zrobiła badanie, że ona nagrała dwie osoby z firmy po prostu, które pracowały w Xeroxie, które próbują skserować dokument dwustronnie. Słuchajcie, ci ludzie przez godzinę walczyli z maszyną, to chyba się nazywało People Against the Machine, coś takiego nazywała ten film, przez godzinę walczyli z maszyną, żeby faktycznie skserować ten dokument. To wszystko zostało nagrane. Następnie stwierdzili, ok, z tego wyszedł jeden wniosek, to jest taki, żeby zbudować po prostu jeden zielony guzik Xero, print, to znaczy Xero, copy, i tyle. I tak naprawdę to był ten jeden cały case. Więc to nam faktycznie pokazuje, w jaki sposób użytkownicy zachowują się, jakie mają problemy, jak to wygląda. Ja może teraz nie będę pokazywać filmu, no bo tutaj faktycznie moglibyśmy jeszcze, słuchajcie, o tym rozmawiać drugie tyle, a widzę, że czas nam się powoli kończy, więc ja pozwolę sobie tylko przejść, o co chodzi. Chodzi o to, że pokazujemy ludziom naszą stronę. To nie musi być zdalne, to nie musicie tego robić na Xerii, słuchajcie. Tak naprawdę dla mnie ma znaczenie to, żebyście zaczęli faktycznie to robić. Niekoniecznie na Xerii, być może wykorzystacie do tego jakiekolwiek inne narzędzie. Tylko od razu dodaję, Xeria to robi i robi to dobrze. Możecie do tego wykorzystać dowolne narzędzie. Możecie chodzić po korytarzu, o kurczę, chodzić po korytarzu i rozmawiać z ludźmi z waszej firmy, pod warunkiem, że faktycznie wiecie, że oni po pierwsze będą szczerzy wobec was, nie będą się bali wam powiedzieć, jakie mają słowa krytyki, oraz nie będą mogli, nie będą znali waszego biznesu, bo to jest bardzo ważne, że ludzie spaczeni biznesem i spaczeni tym, jak wygląda organizacja od środka, nie są w pełni obiektywne, nie są obiektywni. Oczywiście wiadomo, że tak naprawdę powinniśmy dobrać grupę celową, żeby zrobić takie badanie, żeby to było w pełni miało ręce i nogę, to nogi to trzeba zrobić, ale wiadomo, no kurczę, no okej, możemy mówić o kosztach, a możemy robić rzeczy tu i teraz. Jeżeli mamy zrobić badanie, które będzie kosztować, powiedzmy, nie wiem, 5-10 tysięcy złotych, bo interesują nas ludzie, którzy co najmniej raz w tygodniu wykorzystują tego typu produkty, mają tyle a tyle lat, mieszkają w takich miejscowościach i tak dalej i znają naszą firmę i coś tam, no faktycznie to może tyle kosztować. A jeżeli mówimy o tym, co jest tu i teraz, że chcemy na szybko sprawdzić, jak wygląda nasza strona, chcemy zbadać naszą reklamę, tak naprawdę można to robić po prostu szybko. W jaki sposób? Zadajemy ludziom zadanie na stronie. Pokazujemy stronę, dajemy laptopa i mówimy, słuchaj, tutaj masz taką stronę, ona wygląda w ten sposób, wyobraź sobie, że chcesz znaleźć, zrób to na tej stronie. I obserwujemy, zobaczymy, jak oni się oglądamy, patrzymy, jak się zachowują, patrzymy się, co mówią, prosimy ich o komentowanie tego, co oni mówią. To jest niesamowity feedback od ludzi i niesamowite dla nas też doświadczenie tego, w jaki sposób ludzie korzystają z danego programowania. Słuchajcie, pamiętam, jak kiedyś pracowałem w GADU, i zaprojektowałem cały interfejs aplikacji. To było no, niesamowite w ogóle wyzwanie, fajnie to zrobiliśmy, no bo mieliśmy ogromną skalę i tak dalej, i tak dalej. Po zaprojektowaniu zgłosiłem się na listę mailingową do zgłoś błąd i na przykład rekomendacje poprawki. Codziennie zostawałem po pracy 2 godziny, tylko i wyłącznie na własnej woli i czytałem około 1000-1500 maili, które przychodzą. Bardzo dużo miało fajny podtekst erotyczny w ogóle swoją drogą. śmieszne rzeczy ludzie potrafią wysyłać. Natomiast już w pewnym momencie nauczyłem się odseparowywać te śmieciowe maile i trafiałem tylko na te, które mają znaczenie. Słuchajcie, tam było tak, że było nad listą kontaktów była pola wyszukiwarki kontaktów i obok był plusik dodania kontaktu. Słuchajcie, jak ludzie wieszali na mnie jako na projektancie, ja to brałem wtedy osobiście, psy za to, że nie mogą tego znaleźć. Gdzie jest opcja dodania użytkownika? Jak mogę dodać mojego kolegę na GADU? Ludzie zupełnie tego nie rozumieli. Słuchajcie, tak trywialna rzecz i wydawałoby się umieszczona z punktu widzenia projektowego w zupełnie spodziewalnym miejscu, jednak mimo to wywoływała tak wielką konsternację, że naprawdę grube setki osób wysyłały o to pytania, że dlaczego, co się dzieje, nie mogę tego znaleźć. Pomimo tego, że to jest widoczne, jest niebieskie, rzuca się w oczy, jest jedynym kolorowym elementem przy szukajce, ludzie nie potrafili tego znaleźć. I to jest ciekawe, bardzo często nie zwracamy uwagi na to, patrzymy się, budujemy sobie pewne modele
I wcale nie zwracam uwagi, że to, jak ludzie zachowują się na stronie, nie jest zgodne z naszymi oczekiwaniami. Tak samo nie porównujemy naszej strony do konkurencji. Co było, wyobraźcie sobie, no jesteśmy, nie wiem, na przykład Allegro czy Ceneo i sprawdzamy to samo zadanie na 5 stronach konkurencji, badamy satysfakcję. To są bardzo ciekawe badania. Inna sprawa to są wskazania na reklamie. Słuchajcie, tutaj jest kilka rzeczy. Ja wam pokażę mniej więcej parę rzeczy, które na przykład zrobiliśmy. To jest mailing Freshmaila, to znaczy mailing Neckermana, który był wysyłany przez Freshmail. My żeśmy się fajnie z nimi zgadali. To jest mailing, który szedł raz mniej więcej raz w tygodniu, informował o nowych promocjach. Część mieli targetowane bazy, część mieli zasięgowe. Tutaj chyba open rate 12, to chyba było na zasięgowych, na targetowanych. Oni mają znacznie lepsze statystyki. No i fajnie, oni sprawdzili, że mają narzędzia do statystyki, ale pytanie, czy wiedzą dlaczego. Przebadaliśmy ten mailing, badanie trwało chyba jeden dzień czy coś takiego. Tutaj są różne typy pytań, które zadaliśmy, czyli ocena mailingu po obejrzeniu, weryfikacja najważniejszych i najbardziej istotnych informacji, wskazanie miejsc, które zwróciły uwagę, znalezienie elementów itd., itd. Pytania podsumowujące. Badanie zajęło 10 minut przygotowanie badania, wyniki zabraliśmy w ciągu 8 godzin, 10 respondentów. I co się stało tak naprawdę? Dowiedzieliśmy się, które elementy dla nich mają znaczenie, poprawiliśmy je, dodaliśmy krótszy claim, ludzką twarz, to jest w ogóle pracownica Neckermana, która jej zdjęcie z wakacji, jak ona gdzieś wyjeżdżała, to jest bardzo fajny ten, bardziej ludzki dialog, czy wcześniej były tylko punkty i wyłącznie punkty, ludzie jednak czytają to, co do nich piszemy w mailach, tak mniej więcej wyglądało to nasze porównanie. Jaki jest wynik? Tutaj są jeszcze pewne szczegóły. Ludzie na przykład wspominali o tym, że niejasne są terminy, czy jest skipas i tak dalej, i tak dalej. CTR lepsze o 47%, ale to są tylko kliki. One mają znaczenie, jeżeli chcemy się tym pochwalić, ale nie mają znaczenia zupełnie, jeżeli mówimy o efektywności biznesowej. To, co ma znaczenie, chyba że mówimy o statystycznej efektywności, to, co ma znaczenie o efektywności biznesowej, to jest to, że konwersja jest lepsza, słuchajcie, o 62%. Miewaliśmy sytuacje, które były tak, że na przykład mailing był wysyłany wykorzystując bardzo silne perswazyjne metody. Na przykład, nie wiem, ja ostatnio dostawałem mailingi, które jest ty idioto, temat maila. Wow. Okej, na pewno zobaczę, ale nigdy w życiu nie kliknę, prawda? Okej, to są różne techniki, które się wykorzystuje po to, żeby zwiększyć statystyki otwarcia, żeby w jakiś sposób zaintrygować i tak dalej. To był fajny case, my kiedyś mieliśmy mailing, który miał temat jak nie stracić na złej obsłudze klienta. On promował pewne wydarzenie z Customer Experience. Ja w pewnym momencie mówię, kurczę, co wy robicie? Weźcie, zmieńcie ten tytuł mailingu na jak zyskać na dobrej obsłudze klienta. Musimy odwoływać się do rzeczy pozytywnych, które dobrze nastrajają użytkownika, nie mówiąc o negatywach. To jest typowy syndrom, dlaczego nie ma dislike button na Facebooku, nie? Co ciekawe, w ciągu 3 godzin szybko wróciliśmy do pierwszej wersji, pierwotnej wersji tematu, z tego względu, że open rate spadł niemiłosiernie. Natomiast co ciekawe, mamy faktycznie mailingi, które okazuje się, że my zmieniamy. I bywa nawet tak, że CTR się spadnie trochę, czyli wskaźnik klików, natomiast większa jest konwersja sprzedażowa, bo ci, którzy już klikają, są bardziej upewnieni, że są bardziej pewni tego, że chcą kupić faktycznie ten produkt. Tutaj są pewne aspekty, które faktycznie tutaj wygrywają w przypadku projektowania mailingu, więc ja nie będę się za bardzo nad tym rozwodzić. No i teraz tak. Właśnie, słuchajcie, robiliśmy dla jednego z naszych klientów pewne badanie. Na początku pokazaliśmy stronę tego klienta, nie będę teraz mówić, co to za klient, ani z jakiego sektora, pokazaliśmy stronę tego klienta i poprosiliśmy ludzi o wybranie trzech cech, bodajże to było, które im się kojarzą z tą stroną. Następnie poprosiliśmy klientów o zrealizowanie dwóch zadań na tej stronie i nagraliśmy ich zachowanie. I następnie ponownie poprosiliśmy o wybranie cech z tej samej listy. Zobaczcie, jaka jest różnica. Na początku, gdy obejrzeli tę stronę, 44% stwierdziło, że jest profesjonalna. 55% wyszło, że intuicyjna. 44%, że budzi zaufanie. No to super. Pierwsze wrażenie na stronie jest naprawdę niesamowite. Ale zwróćcie uwagę, co wychodzi po zrealizowaniu badania. Najwięcej osób skomplikowana. 37% nieczytelna, po 25% chaotyczna i jeszcze tylko budzi zaufanie zostało tam z tego względu, że tam był po prostu bardzo silny brand, który faktycznie jest uwiarygodnieniem samym w sobie. Natomiast zwróćcie uwagę, jak duża rozbieżność, czyli tak naprawdę, okej, badanie pierwszego wrażenia pokaże nam, jaka jest pierwsza intuicja użytkowników po wejściu na stronę. Lecz tak naprawdę, żeby wiedzieć, jaka jest satysfakcja użytkowników
skorzystanie z naszej witryny, jaka jest u nich skłonność do zakupu produktu, czy jak wygląda, jak wypada nasza wiarygodność naszej firmy w kontekście ich zadania, tak naprawdę musimy wiedzieć znacznie więcej. Musimy sprawdzić, jak oni to realizują, zobaczyć, gdzie popełniamy błędy. Bo zwróćcie uwagę, że 75% osób po zrobieniu dwóch zadań na tej stronie, czyli dwa typowe scenariusze użytkowania, które oni mają po prostu na co dzień, wchodzą i mają coś zrobić, 75% osób stwierdzi, że ta strona jest skomplikowana. To jest niesamowite, jak duża jest rozbieżność tego, jak my postrzegamy markę, jak my postrzegamy produkt, jak my postrzegamy stronę. Czy jesteśmy pewni, że nasza strona faktycznie jest tą, którą po zadaniu scenariuszowym, po poproszeniu użytkownika o zrealizowanie celu nadal będzie profesjonalna, intuicyjna i będzie wzbudzała jego zaufanie? Na koniec, słuchajcie, Be a Warrior. Trochę to jest taki strzał, taki wykrzyk do nas. Słuchajcie, to jest tak. Bardzo dużo spotykam się ostatnio z dużymi firmami, bardzo dużo spotykam się z młodymi firmami, ze startupami, z ludźmi, którzy chcą coś robić, spotykam się z różnymi działami i według mnie najgorsze, co możemy zrobić, to powiedzieć: ok, ja mam swoje narzędzia, na których pracuję i czuję się z tym bezpieczny. To nie jest prawda. Bo jak ja mogę powiedzieć, że ja wiem wszystko na przykład o moim kliencie? Jak ja mogę powiedzieć, być pewny tego, że to, co ja przygotowałem, pełni będzie skuteczne i efektywne. Jak ja mogę powiedzieć, jeżeli ja tego nie pokazałem klientowi? Okej, ja mogę faktycznie weryfikować pewne źródła, natomiast nadal to są strzały. Jeżeli chcemy, żeby faktycznie nasz produkt był efektywny, to w tym momencie musimy mieć pełen insight związany z różnymi aspektami technologicznymi, funkcjonalnymi, estetycznymi, biznesowymi. I tylko wtedy, kiedy te wszystkie komunikacyjnymi, customer experience, i tylko w momencie, kiedy te wszystkie cechy naszego, te wszystkie obszary naszego produktu budują spójną, komplementarną całość, tylko dopiero wtedy możemy powiedzieć, że ok, to jest efektywne. Jak my możemy powiedzieć, że ok, stwierdziło nam, że wyszło nam, że ta wersja z guzikiem zielonym jest lepsza od wersji z guzikiem czerwonym, jak my nie wiemy dlaczego? Ok, no to następno zrobimy z zielonym czy z czerwonym? No tam nam się sprawdziło z zielonym, teraz nam się nie sprawdzi z zielonym. Nie wiemy dlaczego. Musimy poznać intuicję ludzi. Kiedy oni chcą, żeby wzmacniać które cechy naszego produktu? Jak postrzegać ten produkt? I zawsze należy walczyć z tym. To nie jest tak, że my w biznesie mówimy, że ok, spoko, dobrze mi tak i w tym będę siedział. Trzeba się rozwijać, według mnie przynajmniej. Nie wiem, tak to wydaje się logiczne. Więc za czym ja jestem? Żeby łączyć ze sobą różne zakresy danych i zbierać całokształt tego, jak działa nasz klient w kontekście naszego produktu. Żebyśmy zbierali całe spektrum tych informacji, korzystać z różnych technik badawczych i analitycznych. I to wcale nie jest trudne. To nie jest tak, że to jest wyższa matematyka. Nie musimy tego robić w taki sposób. Więc pierwsza rzecz, co jest ważne, to jest to, że przez to mamy podkładkę pod naszych szefów. To jest zupełnie innego. Ja często się spotykam z ludźmi, którzy mówią: kurczę, ja mam duży problem taki, że nasz szef jest po prostu taki, że on ma syndrom różowej torebki żony szefa, nie? Że ona chce tak, żeby to było zgodne z jej torebką. Słuchajcie, nie macie pojęcia, jak bardzo zamyka się buzię, że tak powiem, szefowi czy klientowi w momencie, kiedy my się powołujemy na badania. Nie macie pojęcia, jak zupełnie na innym poziomie staje się rozmowa. To nie ma już mówienia o tym, że słuchajcie, to jest ładniejsze, a to mi się mniej podoba. A wydaje mi się, że to chwyci, a wydaje mi się, że to mnie chwyci. Nie ma, tutaj są argumenty. To jest, ja śmieję się, bo dla mnie to jest dziwne, że ja to mówię. Słuchajcie, ja kilka lat temu byłem najbardziej właśnie zagorzałym przeciwnikiem badań, który mówił zawsze, że badania, spoko, spoko, bo tak naprawdę wynik badania zależy od badającego, jak sformułuje pytanie i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj, słuchajcie, ja nie wyobrażam, żebyśmy wypuścili jakiś produkt bez testu 5-sekundowego, czy żebym sobie nie uporządkował jakichś myśli bez zebrania na przykład card sortingiem wyników tych elementów. I sam zauważam, jak bardziej staję się pewny i świadomy decyzji, które podejmuję w biznesie na co dzień i w projektach, które realizuję. Więc według mnie warto badać i warto weryfikować naszych klientów, warto zbierać o nich informacje, ale pod jednym warunkiem, kiedy spełnimy trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to jest szybkość. Nasze badania muszą być szybkie, muszą dawać odpowiedzi szybko. Tak jak kiedyś ja słyszałem, ktoś mi mówił, że ja muszę dostać wyniki tego badania szybciej, niż mój szef zdąży odpisać mi na maila, czy mój klient zdąży mi odpisać na maila.
Weryfikacja nie może być dłuższa niż 2-3 dni. My czasami robimy, słuchajcie, tak, że w ciągu 4 godzin klient od zlecenia nam badania dostaje już gotowe wnioski. Powtarzalnie, wcale nie jesteśmy pewni, czy my coś zrobiliśmy dobrze. Jeżeli nanieśliśmy poprawki, warto weryfikować, czy one są skuteczne, czy one są efektywne, czy nie wykazują nowych błędów, czy parametrów błędów. Więc warto to weryfikować. To musi być zawsze pod ręką po prostu. To musi stać się częścią po prostu naszego stałego procesu projektowego. Oczywiście uwzględniając poprzedni czynnik, że to jest szybko, prawda? Trzecia rzecz, niewielkie zakresy. Im więcej zmiennych do jednego badania dajemy, tym większa szansa, że coś będzie nie tak. Sami testerzy są bardziej subiektywni i robią zadania przez pryzmat poprzednich czasami, więc warto odciągać od siebie zbędne zakresy. Warto skupić się na jednej tezie. Na przykład moją tezą jest to, znaczy moim, na jednym celu badań. Na przykład moim celem jest wyłonienie lepszej kampanii reklamowej, która będzie bardziej chwyci na przykład dla klientów. Albo moim celem jest zweryfikowanie, co powinienem dodać albo usunąć z mojej komunikacji sprzedażowej po to, aby produkt był bardziej atrakcyjny dla mojego klienta. I tyle. Nie mam przy okazji, a to jeszcze zbadajmy to, tamto, siamto, siamto. Nie, badamy komunikację w jednym zakresie. No i trzecia rzecz, badania jakościowe. Słuchajcie, pamiętam w 2008 bodajże to było roku, byliśmy jednymi z pierwszych, którzy robili to, z jednymi z pierwszych, jakkolwiek to by nie brzmiało dwuznacznie. Badaliśmy z UseLabem nasze portale, ja wtedy stworzyliśmy portal NF-u, ja projektowałem też ten portal. Osiągnęliśmy ogromny sukces, mieliśmy w tamtych czasach bodajże 1 000 000 unikalnych użytkowników, mieliśmy około ogromne wskaźniki odsłon na użytkownika i czasu spędzanego na stronie, więc udało nam się naprawdę fajny produkt zrobić, 2007 rok bodajże. Pamiętam, że z UseLabem żeśmy przeprowadzali jako jedni z pierwszych faktycznie, wtedy też zaczynali badania e-trackingowe i testy użyteczności. I wtedy stwierdziliśmy tak naprawdę, kurczę, o co tak naprawdę chodzi? Jak zobaczyliśmy tych ludzi w domowym środowisku, gdzie oni siedzą, znaczy w domowym, to akurat było laboratoryjne, jak teraz widzę w domowym środowisku, gdzie ludzie siedzą i faktycznie to nie jest tak, że ich atencja jest pełna. Ich koncentracja jest wybiórcza. Wręcz często bywa tak, że osoba siedzi, wykonując zadanie, nagle podbiega dziecko i mówi, mamusiu, mamusiu, a gdzie jest masło, bo ja bym chciała sobie zrobić kanapkę. Ta mama wstaje z komputera, słuchajcie, odchodzi podczas robienia tego badania. Po 3 minutach wraca, tam córka jeszcze coś do niej mówi. I to nie jest tak, że my musimy się odrywać od tych danych. Nie, bo to jest właśnie życie, to są nasi klienci naprawdę. To nie są osoby, które przychodzą do laboratorium, siadają i mówią, okej, to teraz rób ten cel na stronie, dobrze, to ja to robię na stronie. Nie. To są ludzie, którzy siedzą we własnym domu, mają własne problemy, mają własne życie, mają własną rodzinę i robią dla nas jedno badanie, odnosząc się do pewnego kontekstu. Więc to daje dopiero insight. No i najważniejsze na samym końcu. Badania są skuteczne, kiedy są wykorzystywane jako narzędzie, a nie jako cel. I to jest najważniejsza rzecz, to jest według mnie klucz tej całej prezentacji. Warto badać, natomiast pod warunkiem, że sam proces badania nie staje się dla nas celem. I to tyle. Bardzo Wam dziękuję, słuchajcie, za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, walcie śmiało. Tutaj mam specjalny, słuchajcie, monitor. Ja w ogóle jestem aż... Może selfie? Nie, no selfie nie będę strzelać tutaj przed tymi wszystkimi kamerami. Natomiast naprawdę wygląda to niesamowicie, moje otoczenie. A może nawet bym strzelił, czekajcie. Nie wiem, za chwilę zapytam się kolegi, czy nie będę pierwszą osobą, która strzeli sobie selfie w takim otoczeniu. O, pięknie. Dobra, mamy. Za chwilę, mam nadzieję, pojawi się na Facebooku naszym ukseriowym. Dobra, bardzo Wam dziękuję, słuchajcie, za uwagę. Czy ma ktoś jakieś pytania, słuchajcie? O, widzę, że tutaj jakiś pojawił się scroll. Czy ktoś ma jakieś pytania, czy ktoś chciałby o coś zapytać, zadać mi jakieś pytania. Słuchajcie, ja nie wiem, czy tutaj jest jakaś możliwość zaczatowania do Was, próbuję tędy. I w razie pytań, słuchajcie, zapraszam Was do pisania do mnie w takim razie. A, jest pierwszy, tak? Okej, dostałem informację, że jest pierwsze pytanie. A, okej, właśnie dostałem informację, że to było faktycznie pierwsze selfie. Bardzo mi miło, słuchajcie. No co, w takim razie zapraszam Was wszystkich do kontaktu mailowego. Będziemy w kontakcie. Zapraszam Was również na przyszłe wystąpienia. A, bardzo jest ważne, liczę na Waszą ocenę. Jeżeli, słuchajcie, jest coś, co Wam się nie podobało, jest
coś, co byście chcieli, na przykład o czymś byście chcieli porozmawiać, macie może jakieś pomysły na to, co byście chcieli usłyszeć. Bardzo chętnie przygotujemy się dla Ciebie, dla Was z kolejnym wystąpieniem i bardzo chętnie je dopasujemy do tego, co jest faktycznie dla Was kluczowe, dla Was interesujące. I mamy nadzieję, że zrobimy z tego cykliczne spotkania. Tymczasem ja również mogę, wydaje mi się, że dla wytrwałych, tych, którzy jeszcze z nami siedzą, mógłbym uchylić rąbkę tajemnicy. Za chwilę też będziemy zapraszać, pewnie Was również będziemy zapraszać do nas na taki ukseriowy grill, gdzie będziemy chcieli troszkę z Wami porozmawiać. Pewnie będzie też to parę gości, będziemy chcieli poopowiadać parę ciekawych rzeczy na temat ogólnie badań. Oczywiście nie będziemy chcieli narzucać się z naszym produktem, ani krzyczeć do Was, kup pan cegłę, bo zupełnie nie o to chodzi. Na pewno natomiast będziemy próbować w jakiś sposób, w jakimś zakresie pomagać Wam i to znaczy próbować jakby w jakiś sposób zintegrować nas, nasze otoczenie. My jesteśmy tutaj po to, żeby sobie wzajemnie pomagać i strasznie cieszy mnie to, że możemy coś razem działać i że przyszliście i że siedzicie z nami. Dzięki wielkie. No to co, słuchajcie, do zobaczenia. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Cześć, trzymajcie się.